Cześć, z strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirty More. Przeglądając fora internetowe, grupy na Facebooku, bardzo często, kiedy pada pytanie, co mam zrobić, żeby mój widelec lepiej działał, pojawiają się odpowiedzi, powinieneś wsadzić tokeny. Ile masz tokenów? Tokeny pomogą, żeby ten twój widelec lepiej działał. I dzisiaj sobie odpowiemy, czym są tokeny, jak wpływają na pracę amortyzatora i jakie są bardziej nowoczesne rozwiązania niż plastikowe korki wkładane do komory powietrznej. Na początku przypominam, że partnerem całej serii o amortyzacji jest Spider Suspension, czyli serwis z Rudy Śląskiej, który od wielu lat zajmuje się moim zawieszeniem oraz moją regulowaną sztycą. Na początku powiedzmy sobie, czym są te legendarne tokeny i do czego służą. Przede wszystkim tokeny pod nazwą token występują głównie w RockShoxie, ponieważ na przykład Fox mówi, że to są Space Volume i nie używa nazwy token, ale nie jest to nic innego jak plastikowe elementy wkładane do komory powietrznej po to, żeby zmniejszyć jej objętość. Robimy sobie szybkie przypomnienie z odcinku o komorze powietrznej. W naszym systemie, w którym mamy komorę powietrzną pozytywną, mamy jej objętość. Jak pamiętacie, pod koniec skoku, kiedy objętość komory jest bardzo mała, zaczyna być bardzo duża progresja, czyli musimy przyłożyć dużo więcej siły, żeby ugiąć widelec o kolejny centymetr. Jeżeli natomiast zmniejszymy objętość tej komory, dokładając tam właśnie takie plastikowe elementy, spowodujemy, że ta progresja na koniec będzie jeszcze większa i jeszcze większa. Oczywiście takie elementy możemy wkładać do widelca, do komory pozytywnej 1, 2, 3, 4, 5. W zależności od tego, jaki mamy skok, jaki mamy amortyzator, musimy sprawdzić w instrukcji, jak dużo tokenów możemy wsadzić, bo może być tak, że wsadzimy ich za dużo i tłok zderzy się z tokenami, więc koniecznie zanim zaczniecie wsadzać nie wiadomo ile po super komentarzach internetu, ile powinniście wsadzić, to sprawdźcie, czy rzeczywiście tyle możecie wsadzić, bo możecie po prostu zepsuć amortyzator. To jest w przypadku przedniego amortyzatora, bo tu wkładamy kilka tokenów. W przypadku dampera, Foxa, sprawa wygląda troszeczkę inaczej, bo tu dobieramy sobie objętość takiego tokena, objętość takiego space volume'a i nie wkładamy kilka, tylko wkładamy jeden, mniejszy, większy i wtedy regulujemy tą objętość komory pozytywnej. W przypadku damperów RockShoxa, bo to obok Foxa drugi najpopularniejszy na pewno, tam już wkładamy też pewną ilość tokenów i też w zależności od modelu dampera, bo inaczej będzie w Monarchu, gdzie będą takie opaski, inaczej będzie w Deluxe, Super Deluxe, gdzie będziemy po prostu wkładać takie podkładki, po prostu zmniejszające objętość komory powierzchni. W przypadku Monarcha, Debonera można było też wkładać tokeny do komory negatywnej, ale moim zdaniem to w ogóle nie ma sensu, więc ten temat możemy uciąć. Jeżeli wiemy, że token zwiększa progresję pod koniec skoku, to na co on wpływa podczas jazdy? Zwróćmy jeszcze raz uwagę na bardzo ważną rzecz. Ta progresja jest pod koniec skoku. Zauważalny wzrost progresji przy dodawaniu kolejnych tokenów, jak widzicie na aktualnym wykresie, pojawia się dopiero od połowy skoku, czyli nawet jeżeli wsadzimy ich bardzo dużo, ten początek, ta pierwsza połowa skoku w zasadzie będzie taka sama. I w momencie, kiedy ktoś na przykład ma problem, bo uważa, że jego widelec jest za miękki, jeżeli dołoży tokenów, to spowoduje, że nadal ten początek będzie bardzo miękki, a druga część skoku będzie bardzo twarda, więc to nie jest rozwiązanie dla każdego. Przede wszystkim takie rozwiązanie jest dobre w amortyzatorze, gdzie są duże amplitudy przeciążeń, to znaczy, że są czasem małe przeciążenia, a czasem są ogromne, na przykład skacząc ogromne hopy, ważąc dużo i ciężko jeżdżąc w terenie. I wtedy naprawdę potrzebujemy, żeby ta sprężyna była w stanie przyjąć naprawdę duże uderzenia. Tylko niestety takie plastikowe rozwiązanie nie jest idealne, bo jak widzicie, ta progresja jest pod sam koniec i ile byśmy dołożyli, to ona rośnie czym dalej, tym bardziej. To, co jest dosyć częstym błędem, to dodawanie tokenów, żeby ogólnie utwardzić widelec, co w efekcie daje to, że ten środkowy przedział skoku, ta środkowa część skoku staje się taka strasznie liniowa. Jeszcze mamy początek, który jest w miarę czuły, potem bardzo liniowe przejście i potem bardzo dużą progresję. I dla osób, które nie jeżdżą agresywnie i sobie zrobią coś takiego, to będą miały efekt przelatywania przez skok. Osoby, które sobie dorzucą dużo tokenów i podpompują więcej, żeby mieć czuły tylko początek, dojdą do sytuacji, że będą wykorzystywały 50% skoku, a nie po to mamy widelec 160, 170, 180 skoku, żeby pracować tylko na powiedzmy 100 skoku. Widelec ma tyle skoku, ile powinien mieć wykorzystywane. To jest bardzo ważne, bo wiele osób uważa, że kupię sobie widelec, który ma 170 skoku, ale będę wykorzystywał tylko 100, żeby mieć tą rezerwę na dobijanie. Dobry widelec jest dostosowany w terenie tak, żeby czasem dobijał,
ale w agresywnej jeździe, w takiej regularnej jeździe, jak jeździcie, żeby wykorzystywał cały przedział skoku. Dlatego nie można go sobie za bardzo zatokenować, zrobić zbyt progresywnego końca, po prostu utracicie część skoku. I to jest właśnie problem dodawania tokenów, kiedy ich nie potrzebujemy. Tak jak powiedziałem, tokeny mają swoje wady, bo wpływają bardzo progresywnie i wpływają tylko na długą część skoku. I zawsze ten wykres jest takim łukiem, tak zwaną takim parabolicznym, wykresem wykładniczym, który bardzo mocno rośnie do góry. To spowodowane tym, że dochodzimy z objętością komory powietrznej do małej objętości i wtedy robi nam się ten taki mocny ramp. Mamy już w wielu amortyzatorach rozwiązania, które można nazwać takim dużym uproszczeniu powietrznym tokenem. Takie rozwiązanie jest w Olinsie jako komora ramp, w Manitou jako Infinity Ray Tune, IRT. Mamy w EXT tak samo, czyli mamy coś, co można by było nazwać dodatkowym tokenem, tylko że on nie jest plastikowy, tylko jest dodatkową napompowaną na sztywno komorą. I dopiero w momencie, kiedy ciśnienie w komorze pozytywnej zaczyna nam się równoważyć z komorą tą ramp progresywną, tym dmuchanym tokenem, komorą IRT, dopiero zaczyna się uginać. I dzięki temu powoduje, że ten wykres nie jest tak paraboliczny, tylko wzrasta i wzrasta liniowo. I teraz najważniejsza rzecz. Jaka jest różnica podczas jazdy w porównaniu takiego klasycznego tokena plastikowego, a dodatkową komorą powietrzną, tą taką, powiedzmy, komorą ramp, to jest konkretnie tak się nazywa w Olinsie, ale myślę, że to najlepiej tłumaczy jej działanie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy padamy głęboko i już mielibyśmy dochodzić do tej nieskończoności, my możemy sobie tak regulować ciśnienie pomiędzy komorami, żeby ten wzrost był dość liniowy. Żebyśmy nie było tak, że my przelatujemy i wpadamy jak w ścianę, tylko my wpadamy do pewnego momentu i czujemy, że po prostu on się na dłuższym odcinku utwardza, a nie przelatuje i staje się ścianą. I dlatego takie rozwiązanie jest coraz częstsze, pojawiają się specjalne systemy tuningujące do RockShoxa, do Foxa, gdzie seryjnie takie rozwiązania nie istnieją. No i powoduje to, że możemy nasze zawieszenie dość mocno dostosować do tego. Chyba MRP miało takie rozwiązanie i chyba jeszcze te dwie firmy były, które miały specjalne zewnętrzne rozwiązanie właśnie do RockShoxa i do Foxa, żeby zamiast walenia tokenów i posiadania takiego bardzo progresywnego wykresu, mieć właśnie ten taki progresywny, ale wypłaszczający się do góry. Tak to wygląda. Nie ma jeszcze chyba na ten moment takich rozwiązań w damperach, ale myślę, że to jest kwestia czasu. W końcu trzeba coś wymyślić, żeby wrzucić coś nowego na rynek. A moim zdaniem takie rozwiązanie jest bardzo sensowne, bardzo fajne i prawdopodobnie w niedługiej przyszłości doczekamy się nie tylko zwykłych plastikowych tokenów do damperów, ale właśnie dodatkowo pompowanej trzeciej komory, komory ramp. Na koniec już troszeczkę w prostszy sposób. Komu są potrzebne tokeny, kiedy powinniście pomyśleć o tym, żeby dołożyć takie tokeny do swojej amortyzacji? Przede wszystkim, jeżeli czujecie, że często mocno dobijacie zawieszenie, pomimo tego, że macie w miarę dobrze ustawiony sak, albo macie nawet mniejszy sak niż powinien być, a zdarza wam się, że mało, że przelatujecie przez skok, to dobijacie z hukiem, z uderzeniem zawieszenie, wtedy rzeczywiście tokeny wam pomogą, bo zrobią progresję po prostu pod koniec i będziecie może i przelatywać przez skok, ale nie będziecie tak mocno dobijać. Ogólnie uważam, że to ma większe znaczenie w przypadku damperów, bo jeżeli rzeczywiście mamy liniową ramę, mamy damper, który nie jest progresywny, to łatwo go dobijać i ja jak jeździłem na Blackbirdzie, który jest liniowy, miałem zawsze damper z maksymalną ilością tokenów, jaka była dostępna. W przypadku widelca ja nie jeżdżę na maksymalnej ilości tokenów. Nawet w dirtówce nie jeżdżę na maksymalnej ilości tokenów, bo zauważyłem, że dla mnie lepiej jest delikatnie dodać szybką kompresję i po prostu nie pozwolić, żeby ten skok tak szybko przeleciał, żeby musiało go coś hamować pod sam koniec skoku, tylko żeby właśnie ten skok został wyhamowany podczas szybkich uderzeń na tłumieniu, a nie na progresji pod sam koniec widelca. Więc jeżeli macie widelec z niższej półki, z prostszym tłumikiem, to taki token będzie dla was dobrym rozwiązaniem. Jeżeli macie amortyzator z wyższej półki, to może jeden token, ale troszeczkę więcej szybkiej kompresji będzie lepszym rozwiązaniem. Po prostu, żeby nie powodować, że przelatujemy przez ten środek skoku, żeby to bardziej odpowiadało za to tłumienie, a nie sam token, sama progresja komory powietrznej. To by było na tyle. Oczywiście temat jest bardziej złożony, można rozpatrywać różne ciśnienia,
pomoże RAW, pomoże pozytywne, ilość tokenów, w zależności od tego, jak ustawimy do tego tłumienie, ale mam nadzieję, że ten odcinek ogólnie nakreślił Wam, jak to wszystko działa i troszeczkę łatwiej będzie Wam podjąć decyzję, jak powinniście mieć u siebie w amortyzatorze. To było na tyle, trzymajcie się, pamiętajcie o łapkach, o subskrypcji i widzimy się za tydzień. Cześć! Dobrze, ładnie poszło. Jak oceniasz? Bardzo dobrze. Dobrze. Dobrze nagraliśmy, bo już mi się nie chciało. Czyli mamy system IRT, kurde, lubię te nazwy marketingowe wokół tych systemów, to w ogóle jest dobra beka.